Cześć, nazywam się Michał Azarewicz i opowiem Wam o tym, jak to jest być twórcą gier. W branży stricte game devowej jestem 2 lata, ale wcześniej jeszcze przez prawie 3 pracowałem tak jakby dookoła branży, czyli pracowałem w firmie, która się zajmuje tworzeniem trailerów, więc już miałem styczność. Twórca gier to jest takie dość ogólne pojęcie. Każde studio jest inne. W każdym studiu są zespoły odpowiedzialne za odpowiednią część gry, bądź jedna osoba robi wiele różnych rzeczy, jeżeli studio jest małe. Czyli mamy programistów, to jest podstawa, którzy zajmują się kodem gry. Mamy grafików, którzy tworzą całą oprawę wizualną. Mamy dźwiękowców, którzy zajmują się dźwiękiem. Producentów, którzy czuwają nad całością produkcji, czyli rozdzielają zadania, dbają o budżet. Mamy marketing, PR, bądź nazwijmy to ogólnie wydawcę, który zajmuje się promocją, sprzedawaniem gry i dostępnością na rynku. Przy produkcji jednej gry to się waha bardzo, ile osób może pracować, bo to wszystko zależy od skali studia. Są gry, które robi dosłownie jedna osoba, która odpowiada za wszystko. No, a są olbrzymie studia w Polsce, na świecie, gdzie pracuje po 500-600 osób nad jednym tytułem. Uśredniając te wielkie tytuły i powiedzmy te mniejsze, które są, tak z 50 osób musimy liczyć. Z jednej strony mamy development, czyli ludzi robiących grę, a z drugiej strony mamy albo marketing i PR wewnętrzny, który jest w danej firmie, albo tak zwanego wydawcę, który bardzo pilnuje deadline'ów, daty premiery, wszystkich akcji marketingowych, bo to jest tak, że deweloperzy często chcą się skupić na swojej grze, dopieścić ją i wtedy dopiero są gotowi do wydania. I to powoduje trochę zgrzytów, bo często marketing albo wydawca ciśnie ich już w połowie gry o jakieś materiały, oni wiecznie coś chcą, trzeba udzielać wywiadów, nie można się skupić na pracy i są bardzo często tarcia na zasadzie, że to jeszcze nie jest gotowe i my nie chcemy tego pokazywać versus musimy coś pokazać, żeby podtrzymać zainteresowanie grą. Tutaj jest wieczne takie przeciąganie liny, właściwie na wielu płaszczyznach i trzeba sobie wypracować kompromis. Chyba najtrudniejsze jest jednak programowanie, ponieważ no to kod spina z jednej strony grafikę, z drugiej strony muzykę, z trzeciej strony tak zwany gameplay, czyli samą rozgrywkę. I to właśnie programiści mają zawsze A, najwięcej pracy, B, najwięcej problemów, które muszą rozwiązać. No i to oni też de facto finalnie odpowiadają bardzo mocno za to, jak sama gra będzie działać. Jaki rodzaj gier jest najpopularniejszy? Action RPG, tak bym powiedział, albo gry akcji ogólnie, czyli Wiedźmin III, Assassin's Creed, Uncharted, tego typu gry. Poza tym mamy też strzelanki, które są bardzo popularne, czyli Battlefield, Call of Duty i tego typu tytuły. Chyba najpopularniejszym typem gier są gry mobilne w tej chwili. Rynek mobilny jest największy, najszerzej dostępny i bardzo dużo produkcji powstaje właśnie na tablety, komórki. Nie trzeba kończyć studiów. Jeżeli kończyłeś ASP bądź architekturę, to wiadomo, że masz umiejętności graficzne, które są potrzebne w pracy, chociaż z drugiej strony ludzie, którzy rysują, robią koncepty bądź jakieś pixel arty, nie muszą być wykształceni plastycy, tak bym powiedział. Studia na pewno są potrzebne, jeśli chcesz być programistą, chociaż znam kilka osób, które są samoukami. Jedną z najbardziej praktycznych umiejętności jest znajomość Excela. Trzeba sobie radzić z presją, trzeba sobie umieć radzić bardzo mocno z problemami, które pojawiają się nagle i trzeba dość szybko umieć znaleźć na nie rozwiązanie. Bardzo często jest tak, że nie wiadomo, co może jeszcze wyskoczyć. Nigdy twórca gier nie jest w stanie pomyśleć dosłownie o wszystkim i bardzo często główną rzeczą jest właśnie naprawianie błędów. Myślę, że takie myślenie reakcyjne, o tak bym powiedział, to jest dość ważne.
głównym językiem takim do programowania, który jest niezbędny, to jest C++. Dodatkowo bardzo dużym plusem jest znajomość silników graficznych, czyli Unreal 4, Unity. No to są te dwa główne. Czasami jest tak, że duże studia mają swoje własne silniki graficzne, na których gra się tworzy i wtedy osoba, która przychodzi do pracy jako na przykład programista, musi ten silnik poznać, wszystkiego zalety, wady, możliwości. Proces tworzenia gry zależy od jej wielkości. Jeżeli gra jest mała, bądź ma na przykład nieskomplikowaną grafikę, to można ją relatywnie zrobić dość szybko. No takie największe produkcje to jest okres liczony w latach. 2, 3, 4 lata. No, przykład Wiedźmina czy Cyberpunka. To są gry, które były tworzone po 4-5 lat, więc to nie jest proces krótki. Przynajmniej jeśli chodzi o te duże gry. Jak wygląda proces całościowo? Najpierw mamy tak zwaną preprodukcję, czyli prototypujemy rozgrywkę, tworzymy koncept arty, jak ta gra będzie wyglądać i tworzymy pierwszy prototyp. Pierwszy prototyp jest taką matrycą, jakby wyznacznikiem tego, jak gra będzie wyglądać w swojej finalnej wersji. Później nadchodzi moment wypracowania designu samej gry, czyli też mechanik, które będą w niej zawarte, wszystkich poziomów, całego świata, rozgrywki. Później spina się to wszystko w całość i zaczyna się testy. Testuje się właściwie wszystko od lokalizacji językowej po samą rozgrywkę, po wszystkie błędy, które mogą w tej grze wystąpić. Później jest faza naprawiania tych błędów, kolejne testy. No a później już się szykujemy do premiery i do wydania tej gry. Oczywiście to jest idealny świat i to są takie idealne warunki, w których się pracuje. No i tutaj już jest różnie, jeśli chodzi później o odbiór gry po wydaniu, czy ona jest skończona, czy nieskończona, bo terminy goniły i nie wszystko dało się zrobić. Kto wymyśla grę? A to też zależy od studia, bo w niektórych studiach może być tak, że to są pomysły pracowników, które się później prototypuje, są tak zwani game designerzy, którzy wymyślają grę i później dbają o to, jakiego kształtu ta gra nabiera. Tak bym to podzielił, że z jednej strony jest game designer bądź reżyser gry, którzy wymyślają gry, czuwają później nad ich produkcją, bądź to są pomysły ludzi, po prostu powiedzmy w danym studiu. Co jest najfajniejsze w pracy twórcy gier? Branża jako taka. Tworzenie gier nie różni się od, nie wiem, malowania obrazów czy tworzenia muzyki. To jest proces twórczy i mamy możliwość stworzenia czegoś, co później oddamy innym. Mamy nadzieję, że oni się będą też dobrze bawić, czyli gracze, odbiorcy. I to jest chyba najfajniejsza rzecz, która istnieje, bo w tym procesie. No i jednak obcowanie z grami, bo dla ludzi, którzy robią gry, to jest takie naturalne środowisko, obcują z tymi grami na co dzień i wszystko właściwie obraca się wokół gier. Co jest najbardziej wkurzające? Często wydaje mi się, że to będą kompromisy, tylko chyba największe studia mogą sobie pozwolić na realizowanie swojej wizji od początku do końca. Tego, jak gra ma wyglądać, co ma w niej się znajdować, jak ma się w to grać. Stresujące jest samo wydanie gry, jak zostanie odebrana, jak ludzie ją przyjmą, czy będą w nią grali, czy będą ją lubić, czy niekoniecznie. Zaczęcie pracy w tak zwanym game devie, bycie twórcą gier, to w zależności od tego, co się chce robić. Istnieje taki mit, który też nie jest do końca prawdziwy, czyli to, że najłatwiej do branży dostać się jako tester gier, czyli będę sobie siedział, grał w grę i to będzie fajne i to będzie wszystko, co muszę zrobić, to też jest nieprawdą. Ale tutaj nie ma jakichś specjalnych, że tak powiem, wymagań, które trzeba mieć. Jeżeli jesteś dobrym grafikiem 3D, to spróbuj się trochę specjalizować pod kątem gier, czyli twórz wnętrza, które mogą zostać wykorzystane później na poziomach. Twórz postacie wysokiej w niskiej rozdzielczości. Jeżeli chcesz być programistą, nie zacznij się uczyć języków programowania, to jest jedna rzecz, ale silników graficznych. Bardziej patrzyłbym pod kątem właśnie, jakie umiejętności są potrzebne, a znaleźć to można bez problemu w internecie, już jest informacji jest tak dużo. Specjalizowałbym się bardzo mocno. Szukanie pracy jako twórca gier. Skillshot.pl, strona, która specjalizuje się w ogłoszeniach pracy w game devie. Wszyscy wydawcy, wszystkie studia deweloperskie w Polsce wrzucają tam te ogłoszenia. To jest największy hub takich ogłoszeń.
się nie nadaje do bycia twórcą gier, do pracy w game devie. Ludzie, którzy nie mają twardej skóry, bo to jest praca jednak dość stresująca. Trzeba być odpornym na krytykę, chociażby w momencie premiery swojej gry, bo ludzie w internecie potrafią napisać wiele różnych dziwnych głupot. Myślę, że to też nie jest praca dla ludzi, którzy nie lubią kontaktu z innymi ludźmi. Tak jak freelance czy praca z domu jest akceptowalna w niektórych wypadkach, na przykład można robić grafiki na zamówienie, modele, no to jednak w większości studiów trzeba przyjść do biura, trzeba siedzieć w biurze, trzeba się z ludźmi komunikować i to bardzo często jest mnóstwo zebrań, spotkań, omawiania. Jeśli ktoś nie potrafi tego robić, to nawet choćby nie wiem, jak miał dobry talent, to praca z nim będzie bardzo trudna. Jeśli chodzi o godziny pracy, najczęściej pracuje się normalnie, czyli powiedzmy 8, 16, 9, 17. A bardzo często jest coś takiego jak core hours, czyli godziny, w których musimy być w biurze, bo mają miejsce, nie wiem, Skype'y, spotkania, omawiane są dalsze etapy gry. Ale poza tym jest dość spora dowolność, czyli można przyjść, nie wiem, jeżeli core hours są 10, 15, to można być równie dobrze w pracy na 10, wyjść 18. Po kilku aferach, które miały miejsce w branży, ogólnie na świecie, w dużych studiach. Ludzie starają się tak planować pracę, żeby nie pracować w weekendy, nie pracować w święta. Chociaż z drugiej strony wiadomo, że to nie zawsze jest możliwe i czasami trzeba przyjść w sobotę albo w niedzielę do pracy. W święta się raczej nie pracuje. W weekendy zdarza się. Crunch to jest taki zwrot właśnie na nadprogramową pracę. Zdarza się to często przed premierą, kiedy jeszcze trzeba doszlifować ostatnie elementy. Wtedy właściwie, w cudzysłowie, nie wychodzi się z biura, bo zawsze jest coś do poprawienia, zawsze jest coś, co można jeszcze podszlifować, zawsze jest coś, co można poprawić. No i crunch to jest praca mocno ponad normę. Największym mitem jest to, że przychodzimy do biura i gramy w gry. Przynajmniej osoby starsze na przykład, albo nie wiem, w wieku naszych rodziców, w dalszym ciągu nie do końca rozumieją, co my robimy. Myślą, że przychodzimy do biura, włączamy komputer i gramy w gry, po prostu. To nie jest prawda, bo tworzenie gier to jest z jednej strony praca artystyczna, z drugiej strony to jest biznes, bo trzeba mieć na uwadze, że wydaje się na to pieniądze, które się później też chce zarobić. Tak samo jak w każdej innej branży, gdzie się coś sprzedaje, produkt, usługę. Z przechodzeniem własnych gier to jest różnie. Przynajmniej ja miałem taki moment, że już nie mogłem patrzeć na tytuły, przy których pracowałem, ale przychodziłem. Ale znam też takich ludzi, którzy kończą projekt i chcą naprawdę bardzo mocno robić już coś innego. Ale to jest też bardzo zrozumiałe w momencie, kiedy ktoś pracuje nad grą 3 czy 4 lata i naprawdę już nie może na nią patrzeć. Ile się zarabia w branży, to ciężko jest ustawić widełki z bardzo wielu względów. Czy pracujemy w Warszawie, czy pracujemy, nie wiem, na Śląsku, czy pracujemy we Wrocławiu. Jak duże jest studio, jaki jest zakres obowiązków, czy ktoś jest juniorem. Mówiąc powiedzmy o Warszawie, to próg wejścia taki juniorski na programistę to jest przynajmniej jakieś 4-5 tysięcy na rękę. Programista senior to jest jakieś 8-10 tysięcy na rękę. Graficy, myślę, że bardzo podobnie. Między 7 a 10 to już są takie pieniądze, które spokojnie można dostać. Największa pensja, to są jakieś moje przypuszczenia, taki sufit to jest gdzieś w okolicach 30-40 tysięcy. Ale odpowiedzialność, która za tym idzie, ilość pracy, zarządzania, to potrzeba bardzo doświadczonego, już właściwie menadżera nawet, nie tyle twórcy gier, który takie pieniądze dostanie. Bonusy pozafinansowe, poza takimi oczywistymi, które istnieją, czyli opieka medyczna, owoce, jedzenie, kawa, ekspresy itd., itd., to chyba największym takim bonusem jest biblioteka gier. Właściwie każde studio ma swoją bibliotekę gier, które kupuje i to daje nam dostęp do bardzo dużej ilości materiału poglądowego, że tak bym to nazwał. Więc można sobie spędzić trochę czasu na graniu. Dość luźna atmosfera jednak w pracy i to jest fajne. I sąsiedztwo ludzi, którzy bawią się w ten sam sposób, co my, interesują ich bardzo podobne rzeczy i zawsze jest o czym porozmawiać. Jest jeszcze jeden taki dodatkowy bonus, czyli wyjazdy. Jest bardzo dużo imprez branżowych, jest bardzo dużo targów, konferencji, nie tylko w Polsce, w Europie, na świecie. I bardzo często
można pojechać jako osoba nawet pokazująca grę na stoisku, zobaczyć stoiska innych wielkich firm, tych największych na całym świecie, poznać dodatkowych ludzi z branży, wymienić się doświadczeniami, jechać na konferencje, posłuchać najbardziej znanych ludzi w branży i czegoś się nauczyć. To był program Jak to jest być twórcą gier i tak się u nas pracuje.